Przedstawiam się Mariusz Duczański. W firmie Skyward Community jestem od 2016 roku, czyli tak naprawdę minęło w marcu 6 lat. Usługami online zajmuję się właściwie od 2007, chociaż tutaj na slajdzie jest mowa o 2012, więc tak faktycznie poważnie żyję tylko z tego rodzaju działalności. Natomiast 2007 to była jedna z pierwszych firm, z którą gdzieś tam się związałem. Natomiast od ponad 20 lat zajmowałem się finansami, zarówno usługi bankowe, ubezpieczenia, fundusze inwestycyjne. Jeśli chodzi o multilevel marketing, on interesował mnie zawsze, odkąd pamiętam, więc bardzo ma to ścisły związek również z programami partnerskimi, bo niekąd są one ze sobą związane. Tutaj historyczne zdjęcie, ponieważ to, co dzisiaj możemy zobaczyć w szarży, to już jak gdyby w żaden sposób nie przypomina tego, co tutaj było na tych ilustracjach. W 2019 roku mieliśmy możliwość kończenia takiego szkolenia 3D coaching i z grupą około 100 osób pojechaliśmy do szarży na budowę. Wtedy to były te początki budowy, gdzie stawiono pierwsze słupy. Dzisiaj, jak wiemy, tam nawet cały teren, on się naprawdę wizualnie zmienia. Zaczyna się dużo pojawiać zieleni, zabudowy i kilka tras jest zbudowanych, więc to z kilku kilometrów, dobre kilku kilometrów, nasz cały ten, to centrum innowacji w szarży jest naprawdę dobrze widoczne. I ktokolwiek by przejeżdżał w okolicy, a jest to takie miejsce naprawdę dość mocno ruchliwe, to daje się to zauważyć. Dlatego też w ostatnich miesiącach tyle delegacji pojawiło się w naszym centrum z całego świata, szczególnie po tym Expo, które trwało pół roku. Tam naprawdę przemieliło się naprawdę sporo delegacji. Przechodząc do programu partnerskiego, on jest bardzo prosty. Składa się z 7 jak gdyby takich stopni. Natomiast na początek, zanim przejdziemy pokrótce do tego, co wiemy o programie partnerskim, to w momencie, kiedy otrzymamy link referencyjny od osoby, która nas zaprosiła, po rejestracji otrzymujemy natychmiast w pełni funkcjonalne biuro, które zawiera między innymi strony internetowe, którymi możemy się dzielić z osobami zainteresowanymi, którym chcemy przedstawić technologię. Są to strony o tematyce zarówno technologii, jak i inwestycji. Są to strony tak zwanych linków polecających, ale też stron docelowych i jeszcze inne materiały, które znajdziemy w zakładce dla partnera. Tutaj, jak powiedziałem, mamy 7 tych stopni. Jeśli chodzi o program partnerski, mamy stopień partnera, konsultanta, lidera, mastera, eksperta, top eksperta i sky expert. Jest ich 7. Pierwszy ten stopień, jeśli chodzi o partnera, tak naprawdę tutaj nie ma żadnej kwalifikacji od samego początku, w momencie, kiedy zarejestrujemy się, kiedy zweryfikujemy swoje konto, kiedy odhaczymy, że zapoznaliśmy się z programem partnerskim, tam trzeba odhaczyć 8 stron warunków programu partnerskiego i zatwierdzić. Dopiero wtedy pojawiają się nam wszystkie narzędzia właśnie w tej zakładce dla partnerów i wtedy od tego momentu mamy możliwość zarabiania poprzez polecenie, czyli możemy otrzymywać pieniądze w postaci bonusu wypłaconego z tytułu zaproszenia nowego inwestora. W wypadku partnera, który rozpoczyna, mamy 15% z pierwszego poziomu, więc całkiem naprawdę solidnie możemy zarabiać. Jeśli chodzi o drugi stopień, to jest stopień konsultanta. To jest minimalny wymóg, własna inwestycja $100, dwóch partnerów robi to samo i mamy stopień konsultanta. To jest taki początek tego, co możemy uzyskać tutaj w programie partnerskim Skyward Community. Kolejny stopień, który też nie wymaga kwalifikacji osób trzecich do tego poziomu, jest to poziom status lidera. Lider, pracę, którą musi wykonać, aby uzyskać ten stopień, to $200 własna inwestycja i 3 osoby, które zrobią to samo.
z tą różnicą, że na pierwszym poziomie, w pierwszej linii musimy mieć łączną inwestycję w wysokości 2000 dolarów. W momencie, kiedy uzyskamy te wymogi, w tym wypadku, jeśli chodzi o lidera, 3 osoby, nasza inwestycja i 2000 w pierwszej linii, mamy status lidera, automatycznie nam się pojawia w zakładce po zalogowaniu się na konto w prawym górnym, przepraszam, w lewym górnym narożniku. Natomiast lider sięga już do 6 poziomów w głąb. Kolejny status, 4, jest to status mastera, inaczej mówiąc mistrza. To jest status pierwszy, który wymaga kwalifikacji osób trzecich w naszej pierwszej linii. Czyli master potrzebuje minimum 3 liderów o niższym poziomie, potrzebuje 1000 dolarów własnej inwestycji i jak widzimy 5000 grupa w pierwszej linii. W momencie, kiedy uzyskujemy te 3 kwalifikacje, 3 liderów, 1000 dolarów, 5000 pierwsza linia, uzyskujemy status mastera i automatycznie sięgamy 3 stopnie w głąb, jeśli chodzi o bonusy z tytułu prowizji, którą możemy uzyskać z tytułu programu partnerskiego. Kolejny status, status eksperta. Pojawia się delikatna, mała różnica. 3 partnerów o niższym statusie masterów, których potrzebujemy. Jeden z nich może być na głębszej linii, ale w niezależnej nodze. Czyli tak, jak tu widzimy na zdjęciu, pierwszych 2 masterów mamy bezpośrednio zaproszonych z własnego linka, czyli naszych bezpośrednich partnerów. Natomiast 3 może być oczywiście naszym bezpośrednim, ale kwalifikacje również daje nam master, który jest 2., 3., 4. I tak dalej poziomie, ale w niezależnej nodze, czyli w innej niż tych 2 masterów, którzy już nam dają tą kwalifikację, liczeni są może do kwalifikacji. Gdy mamy 3 takich masterów, wystarczy, że nasza inwestycja osobista jednorazowo lub historycznie wynosi 5000 i 10000 pierwsza linia, wtedy uzyskujemy status eksperta. Jak widzimy, ekspert sięga już do 20 poziomów w głąb struktury. To jest naprawdę już solidna głębokość, jeśli mówimy o programie partnerskim. Jeśli wykonujemy swoją pracę systematycznie, to naprawdę możemy liczyć na spore bonusy tutaj na tym poziomie. Bo często struktury przy partnerach, którzy są systematyczni, dokonują cotygodniowych jakichś spotkań, robią cotygodniowe spotkania, wykonują to jako taką naprawdę poważnie, traktują to zajęcie, to przy 20 poziomach naprawdę, jeśli jest ta duplikacja odpowiednia na kolejnych poziomach, 2., 4., 5. i tak dalej, to są naprawdę dobre prowizje. Jest to naprawdę wynagrodzenie, które pozwala dobrze, godnie żyć. Na tym etapie, kiedy tak naprawdę czekamy na rozwój sytuacji, o której za chwilę powiem, jak skończymy omawianie programu partnerskiego. Stopień przedostatni, stopień top eksperta. Tutaj różnica jest taka, że potrzebujemy 3 też ekspertów, z tym, że tak w wypadku było wcześniejszego stopnia eksperta, tutaj ta 3 kwalifikacja może być na 2., 3., 4., 5. i tak dalej poziomie w niezależnej nodze. Jak widzimy na zdjęciu, mamy 2 ekspertów bezpośrednio i kolejny 3 ekspert, który daje nam kwalifikację w niezależnej nodze, jest na 3. poziomie i on daje nam po prostu kwalifikację. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, osobiście musimy mieć zainwestowane jednorazowo lub historycznie 10000 dolarów i nasza grupa musi mieć zainwestowane w pierwszej linii 30000. Znaczy łącznie z naszą inwestycją. Jeśli my mamy 10, no to pozostała część 20000 to minimum wymagane robi grupa w pierwszej naszej linii. Gdy spełniamy ten wymóg, automatycznie pojawia się nam status top eksperta, czyli awansujemy, sięgamy do maksymalnej głębokości 24 poziomów
I w tym wypadku również możemy w danym miesiącu, kiedy otrzymaliśmy ten status top eksperta, może się okazać, że otrzymamy bonus, dodatkowy bonus w wysokości $1500 od firmy, kiedy nasza cała struktura zrobi obrót w miesiącu kalendarzowym w wysokości minimum $20,000. Jeśli to będzie mniej, no to może być to 800 lub nawet lub ewentualnie $500, ale trzymamy się tej górnej tutaj półki. 20 tysięcy obrotów w całej strukturze to nie jest wiele przy mocno rozwiniętej organizacji w danym miesiącu. I w tym momencie, tak naprawdę to są na przykład 20 tysięcy, no to na przykład to jest 10 czy 15 jakichś tam średnich pakietów, więc tak jak powiedziałem, nie jest to naprawdę wiele. Natomiast otrzymujemy bonus w wysokości $1500, niezależnie od tego, co otrzymaliśmy z wszystkich 24 poziomów z całej struktury. I ostatni status. Bardzo szybko przeszliśmy do ostatniego poziomu Scale Expert. Scale Expert, tutaj zmienia się jedna rzecz. Potrzebujemy jednej osoby więcej do kwalifikacji. I przy każdym spotkaniu tak naprawdę mówię, że to jest najtrudniejsza część naszej pracy, jeśli chodzi o awanse w programie partnerskim, ponieważ szukamy osób, które chcą również budować struktury, chcą budować również sieć partnerską. Nie szukamy w tym wypadku tylko inwestorów. Fajnie, jeśli ich mamy, bo z tego tytułu dostajemy bonusy, ale jeśli chcemy rozwijać sieć, jeśli chcemy rozwijać swoją organizację partnerską, to szukamy osób, które również tego chcą. Najlepiej szukać osób, które są wiele razy lepsze od nas i mają dużo większe doświadczenie i najlepiej, jeśli przeprowadzą całą gotową grupę, którą gdzieś tam wcześniej współpracowali w innych projektach. To jest najlepszy wariant. Natomiast, żeby uzyskać ten ostatni status Scale Experta, nasza inwestycja musi wynosić minimum osobista $20,000. 90 tysięcy dolarów musi to być grupa, oczywiście pomniejszając to o te nasze 20, czyli w tak naprawdę minimum 70 tysięcy, nasza pierwsza linia musi zrobić obrót, no i tych czterech top ekspertów, dwóch na pierwszym poziomie, natomiast pozostałych dwóch może być na dowolnych odnogach, niezależnych, w innych odnogach niż tych dwóch, co daje już nam kwalifikacje z pierwszego poziomu, jak widzimy tutaj na zdjęciu. Oczywiście program partnerski na tym etapie to jest maksymalna głębokość, 24 poziomy, uzyskujemy bonusy i możemy uzyskać bonus z obrotu miesięcznego całej organizacji 30 tysięcy, jeśli ten obrót wynosi lub więcej, to otrzymujemy od firmy $2000, czy około niecałych 10 tysięcy złotych, przeliczając na złotówki, dodatkowego bonusu. Czy to mało, czy dużo? Sami możemy zdecydować, ale możemy uzyskiwać tutaj przy tym statusie tak naprawdę ten bonus miesiąc w miesiąc, niezależnie od tego, co otrzymujemy z całej produkcji, z całej organizacji, jeśli chodzi o naszą strukturę. Tutaj krótki slajd, który przypomina nam, że oprócz tych 15 podstawowych procent, które firma nam daje w programie partnerskim z pierwszego poziomu, jest możliwość uzyskania dodatkowych 3%. Osoby, które mają dużo osób, zapraszają dużo osób i tych płatności ratalnych lub jednorazowych w danym miesiącu jest więcej niż 5, 10 lub 20, to przy 20 płatnościach w danym miesiącu to może być 5 osób, które na przykład mają 4 płatności. Więc 5 razy 4 mamy 20, jeśli tych płatności w danym miesiącu na pierwszym poziomie, oczywiście mówimy o pierwszej linii, wynosi nam 20, to otrzymujemy z każdej takiej płatności w programie partnerskim z pierwszego poziomu 18%, z każdej. Tutaj podsumowanie samego programu partnerskiego, zasady i warunki programu partnerskiego. Minimalna inwestycja $50. Jest to inwestycja, uważam, na każdą kieszeń, ponieważ $200 czy tam $250 to nie jest jakaś na dzisiejszy czas jakaś wielka suma. I tutaj to, co już mówiłem ostatnio, to jest jeden z wariantów tych, które pozwalają nam dodatkowo
wykorzystać to jako pewien wariant sprzedażowy. Bo 50 dolarów to jest około 250 zł. Natomiast jak wiemy, żyjemy w kraju, w którym są płacone różne tak zwane dodatki socjalne. Mówimy również o 500+. Kiedy mówimy o 500+, to tak naprawdę mamy dwa razy 50 dolarów, czyli 100 dolarów. Gdy porozmawiamy z naprawdę świadomym, młodym ojcem i matką swoich dzieci i przedstawimy im dokładnie projekt, i wiem, o czym mówię, ponieważ przez lata sprzedawałem ubezpieczenia na życie, w tym tak zwane posagówki, i wiem, ile tak zwanych posagówek niestety, bardzo przykre jest, ale niestety, niektórzy mówią, że to może źle sprzedane, natomiast niestety są sytuacje czasami losowe w życiu ludzi, które powodują, że czasami po 2, po 5 czy po 10 latach jest jakaś sytuacja, że komuś jest trudno udźwignąć ratę 200, 300 czy więcej złotych miesięcznie, no bo są różne sytuacje losowe, więc ktoś po prostu przestaje płacić. I często jest tak, że ludzie albo nie dostają nic z tej posagówki, zależy jak ona jest przygotowana, zależy też jest, jaki jest okres wykupu minimalny, albo dostają jakąś tak naprawdę niewielką część tego, co wpłacili. Natomiast my, mając tutaj w narzędziach udziały naszej firmy, możemy tak naprawdę bardzo fajnie to sprzedać, ponieważ 50 dolarów, tak jak powiedziałem, przy obecnej stawce dolarowej to jest jakieś około 250 zł, możemy sprzedać naprawdę fajny pakiet, no ze składką na przykład miesięczną 50 dolarów lub jednorazową, bo ktoś może oczywiście jednorazowo co miesiąc wpłacić, nie jak gdyby angażując się w raty, i ma spłaconą kupioną część udziałów, której nikt mu nie zabierze, które nigdy nie zlapsują, nigdy nie zostaną przeterminowane. A ile możemy zarobić, to postaram się powiedzieć przy kolejnym wariancie. Czyli pamiętajmy, że wykorzystajmy bardzo dobrze możliwości sprzedażowe przy 50 czy 100 dolarach, czyli 250 lub 500 zł, nasze pakiety rodzicom, którzy mogą zabezpieczyć swoje dzieci na przyszłość, i to bardzo dobrze. Żadna posagówka, uważam, nie jest w stanie zabezpieczyć tak jak udziały tutaj w naszej spółce, która jest już na etapie nie startupu, ale na etapie projektu inwestycyjnego, który rozpoczął poważne projekty komercyjne, których studia wykonalności jest mocno zaawansowana, bo o tym mówiono już na początku roku, mamy w tym momencie październik, gdzie tak naprawdę czekamy tylko na pewne ostateczne testy związane z między innymi z szybkością transportu miejskiego i fizycznie to, co w niektórych newsach, jak czytamy regularnie newsy, to wiemy, że te prace mogą być w każdej chwili rozpoczęte po wykonaniu tego ostatecznego testu. Fizyczna budowa tych projektów komercyjnych, które już jak gdyby zostały dopięte do samej, na sama można powiedzieć, guzik. I tak naprawdę to jest to, na co czekamy, bo firma w momencie, kiedy stworzy pierwsze projekty adresowe, to zarząd, pan Anatoli Junicki, cała kadra, zdecyduje, jaki to może być moment, kiedy firma zdecyduje się wprowadzić udziały do wolnego obrotu. My na ten moment nie mamy wpływu, ale wiemy, że ten czas się zbliża, bo ma to związek z wybudowaniem tych pierwszych projektów. Ma to też związek chociażby, kiedy uda nam się uzyskać, faktycznie wygrać ten przetarg, w którym bierzemy udział w Dubaju z pieniędzy rządowych. To naprawdę pewne wydarzenia mogą się potoczyć bardzo, bardzo szybko. I niejednokrotnie pan Anatoli Junicki mówił, że rok 2022 będzie przełomowym rokiem w naszej firmie. I najprawdopodobniej właśnie tak będzie. O tym nieco więcej też jeszcze powiem dalej. Natomiast tak,
wykorzystajmy tą kwotę minimalną inwestycji $50. Sprawdźmy sobie dokładnie, ile to jest udziałów. Jednorazowo sprawdźmy, ile to jest udziałów w pakiecie takim małym, załóżmy $250. I sprzedawajmy to bardzo dobrze rodzicom, którzy bardzo fajnie zabezpieczą przyszłość swoich dzieci. To jest jeden z tych wariantów. O drugim powiem nieco dalej. Minimalna kwota wypłaty w programie partnerskim jest to $30. Oczywiście mamy różne formy wypłat poprzez kryptowaluty, różne portfele, przelewy bankowe i tak dalej. Również każdy z nas, biorąc udział w programie partnerskim, wiemy, że maksymalna głębokość jest 24 poziomy i każdy z nas może pozyskać dowolną ilość partnerów. Tutaj naprawdę nie mamy żadnych ograniczeń. Krótkie podsumowanie programu partnerskiego, jeśli chodzi o pewne wyróżnienia. W wypadku mistrza jest to bardzo skromnie, ponieważ jest to tylko długopis, ale już w wypadku eksperta, top eksperta i sky eksperta są to bonusy w postaci gotówki. $500 w wypadku eksperta, top eksperta jest to $1500 i sky ekspert otrzymuje $2000 jednorazowo od firmy za awans. Każdy z nas, tak tutaj jesteśmy, jeśli kupiliśmy jakikolwiek pakiet udziałów, najmniejszy nawet, to ten slajd powinien brzmieć: wykorzystaliście szansę na to, żeby stać się, a wykorzystaliście szansę po to, żeby stać się faktycznie częścią projektu, który zmieni cały świat. Tego jestem na 100% pewny, ponieważ zbyt dużo widziałem we firmie i raczej bardzo dokładnie śledzę to, co firma sobie poczyna od samego początku, przynajmniej od tych 6,5 lat. Widziałem, z czym się zmagała i do jakiego momentu doszła. Projekt ten, którym my wszyscy bierzemy udział, został wyceniony na $400 miliardów w momencie, kiedy tak naprawdę nic nie było. Została wyceniona tak naprawdę technologia na taką wartość. Dzisiaj tak naprawdę nasz projekt, można powiedzieć, że jest warty już nie 400 miliardów, ale jest warty biliony. Zresztą pan Anatolij Junicki powiedział mniej więcej w jakim przedziale czasu, 5, 10 i tak dalej lat, spodziewa się jakiej kapitalizacji spółki. To są jakieś takie minimalne kwoty, których się spodziewa. To nie były jakieś pieniądze na wyrost. Mówił o 500 miliardach kapitalizacji, o bilionie. To są takie kwoty. Natomiast te kwoty mogą być oczywiście dużo, dużo większe, bo pewne rzeczy nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Natomiast wszystko wskazuje na to, że naprawdę świat, w którym znalazł się w takiej sytuacji jak obecnie, w ostatnich latach, naszej firmie tylko sprzyjać będzie. Może oczywiście sama pandemia w jakiś sposób była utrudnieniem, ponieważ różne zakłady, fabryki, przemysł, również ten morski i wiele innych rzeczy było zakłócone. Niektóre fabryki pracowały na półgwiska lub wcale, statki nie pływały tak jak trzeba, więc troszeczkę oczywiście to zakłócało jak gdyby przepływ materiałów, no transport, jeśli chodzi o otrzymanie odpowiednich zamówionych też materiałów. Natomiast po części pewnie to mamy już za sobą, natomiast te rzeczy, które się teraz dzieją, czyli ten tak zwany, powiedzmy, kryzys energetyczny, o którym świat już mówił dobrych parę lat temu, że takie coś gdzieś tam kiedyś będzie przed nami, choć nikt się nie spodziewał, że to będzie 2022 i 2023, ale każdy myślał, że może za jakieś 5-10, gdzieś tam w przedziale jakiejś niedalekiej przyszłości to się może wydarzyć. Natomiast jesteśmy świadkami, wojna tutaj na wschodzie, pewne rzeczy przyspieszyła, mamy kryzys energetyczny, więc świat szuka oszczędności w energetyce, szuka oszczędności w materiałach. Dużo się mówi o ekologii. Stany Zjednoczone na czele ONZ-u bardzo duży nacisk kładą, właściwie w przyszłym roku i w kolejnych latach chce się wydać grube miliardy na ratowanie naturalnego środowiska, jeśli chodzi o zanieczyszczenia na Ziemi.
Natomiast cały nasz projekt kolei strunowej, zarówno tej szybkiej, tej towarowej, kontenerowej, jak i miejskiej, on się w 100% pięknie wkomponuje w całą tą obecną sytuację dotyczącą właśnie kryzysu energetycznego, klimatycznego i politycznego, czy też geograficznego. To jest coś niezwykłego. Pakiety, jakie mamy w swoich biurach, a tu przelecę bardzo szybko, nie będę się na nich jak gdyby długo zatrzymywał, może tam na tym ostatnim slajdzie, żeby troszeczkę tam przypomnieć, co dokładnie co oznacza. Mamy pakiety w większości wypadków, jak wiemy, mamy na raty 5 rat lub w gotówce jednorazowo od $50 wzwyż. To my tak naprawdę decydujemy, jaką kwotę chcemy wydać, czy później chcemy dokupywać, czy nie chcemy dokupywać. Natomiast na pewno chcemy pozyskiwać partnerów, skoro tutaj jesteśmy. Pamiętajmy, że kiedy mówimy ludziom, że kupują udziały, to faktycznie są to udziały zakładowe spółki. Ludzie niejako, to jest tak od strony prawnej przygotowane, że mamy w momencie, kiedy zapłacimy, kupimy udziały, jest przygotowana tak zwana umowa pożyczki. My niejako pożyczamy pieniądze firmie, w ramach tego firma daje nam udziały i oczywiście umowę. Umowa jest konkretnie skonstruowana, wiemy dokładnie, czego możemy się spodziewać po projekcie przyszłości, przynajmniej tych minimum, które firma nam gwarantuje. I teraz biorąc pod uwagę to minimum, jeszcze tutaj przypomnę te ważne rysunki, które tutaj mamy. No właśnie, tutaj te cyferki, które są między ilością udziałów a kwotą, którą musimy zapłacić za poszczególne udziały, to jest tak zwane dyskonto. Dyskonto to nic innego jak płacona kwota za udziały i otrzymana dużo wyższa wartość, niż raczej otrzymujemy dużo więcej niż faktycznie płacimy na ten moment. Czyli z punktu takiego powiedzmy biznesowego, dobrego zrobienia, dobrego interesu, to otrzymujemy dużą korzyść ze strony firmy. Dlaczego? Dlatego, że to dyskonto wygląda w ten sposób, że płacimy za $1 na przykład, taki pakiet na przykład $350. Dostajemy 8400 udziałów. Płacimy za niego $350 zaledwie. $350. Za każdy dolar otrzymujemy 24 udziały, których cena, których wartość już wyceniono na wartość minimalną $1. Czyli tak naprawdę za $350 otrzymujemy $8400. Czy to jest mało, czy dużo? Zobaczmy, u góry przykład. Za $2000 otrzymujemy od firmy 64 tysiące udziałów, czyli tak naprawdę w cenie nominalnej $64000. Zobaczmy na umowę, którą mamy z firmą. Ta umowa tak zwanej pożyczki możemy zobaczyć w własnych dokumentach. Sprawdźcie to, dobrze, żebyście widzieli to na własnych dokumentach. Zakładka dokumenty, moje dokumenty. Każdy ma umowę, jeśli spłacił przynajmniej jeden pakiet. I na stronie 8, jak tu widzimy, w dwóch językach, rosyjski i angielski, na stronie 8 na samym dole jest taki zapis, który mówi tak, że otrzymujemy udziały tak zwane w klasie A, czyli to jest tak zwana uprzywilejowana klasa, która powoduje, że w wielu wypadkach, kiedy mowa jest o udziałach klasy A, to są tak zwane udziały uprzywilejowane, na przykład między innymi mają pierwszeństwo w wypłacie dywidendy, jeśli taka powstaje w spółce. Na przykład to jest to uprzywilejowany status. Natomiast zobaczcie,
17 tysięcy udziałów, czyli jest tu przykład na jakimś tam malutkim pakieciku pokazany, ale jeden udział, cena nominalna jednego udziału wynosi 1 dolar. Czyli tak naprawdę, jeśli ktoś kupił tam za kilkaset dolarów, czy tam 100 dolarów, 17 tysięcy dostał udziałów, to jego udziały są warte w cenie nominalnej 1 dolara. Co to oznacza? To oznacza, że w momencie, kiedy firma wprowadzi udział do dowolnego obrotu na giełdzie, to możemy spodziewać się, że będziemy mogli sprzedać, możemy zdecydować te udziały za minimum 1 dolara. Lub oczywiście może być tak, że to będzie 2, 5, 10 lub więcej dolarów, ale wprowadzenie do obrotu będzie to cena nominalna minimum na dzień dzisiejszy, gwarantowana 1 dolar. I tego możemy być pewni. Firma będzie robiła oczywiście dużo wszystko, żeby ta wartość była dużo, dużo wyższa. Ja się spodziewam, to jest moje oczywiście zdanie, bardzo często to mówię, że to będzie minimum 10, 20 lub 30 lub więcej dolarów. Bo to wygląda, to wynika chociażby z innych udziałów, z innych tak zwanych startów na parkiecie przez inne spółki. I no, sami możemy pośledzić w Google'ach, jakie firmy różne znane startowały, w jakich latach, ile potrzebowało im wejście w ogóle na giełdę, ponieważ zastanawiamy się, dlaczego tak długo muszę czekać. Więc jeśli takie pytanie pada, to znaczy, że ktoś nam czegoś nie do końca wyjaśnił. Sam do końca nie rozumiał pewnych zasad i troszeczkę w krzywym zwierciadle nam temat przedstawił. Zobaczmy. Mamy tutaj tak naprawdę, dajemy pewną kasę firmie. Firma tworzy technologię i w przyszłości spodziewamy się z tego tytułu zysków, naprawdę potężnych. Bo mówimy często o kilku tysiącach, jeśli jest 1 dolar, to jest kilka, nieraz tysięcy procent na starcie. A jeśli to będzie 10, 20, 50 dolarów za jeden udział, no to sobie możemy przeliczyć. O czym my tu mówimy? Dlaczego tak długo czekamy, przynajmniej w naszym mniemaniu? Zobaczmy. Ktoś jest inwestorem, ma jakąś gotówkę, nie wiem, 100, 500 tysięcy, milion. Zazwyczaj to są takie kwoty, nie mówimy o 50 dolarach, bo mało, z 50 dolarami raczej byśmy w tak poważnej firmie jak tutaj Skyward Community w innych rzeczywistości. Gdyby tą formę pan Anatolijski nie przyjął, że poprzez crowd investing, czyli ten przez możliwość inwestowania poprzez społeczność międzynarodową, to pewnie nigdy byśmy tej możliwości nie mieli kupić tak tanio tych udziałów. A w momencie, kiedy byśmy chcieli kupić je na giełdzie, no to wiemy, że zapłacilibyśmy ileś tam dolarów pewnie za jeden udział. Tu taką możliwość mieliśmy, więc tak naprawdę wygraliśmy w pewnym sensie, w cudzysłowie, los na loterii. Ale zakładamy, że ktoś ma gotówkę 500 tysięcy, 100, milion lub więcej i chce je zainwestować. I przykładowo na przykład w Krynicy malutkie miasteczko, ale budują się różne apartamentowce, budują się hotele. Powstał jeden hotel, nie będę mówił nazwy, żeby nie robić reklamy. Duży, wielki hotel nad jednym stokiem narciarskim i wiem dobrze, że tam była część tego hotelu budowana poprzez prywatne inwestycje. Czyli ktoś tam mógł dołożyć swoją cegiełkę 100 tysięcy, 500 tysięcy, milion, tyle ile miał. Jakiś skrawek apartamentu, jakąś tam część niewielką inwestował. I tak naprawdę budowa trwała kilka lat samego hotelu. W którym momencie Państwo myślicie, że ktoś zacznie otrzymywać zyski z tego wkładu? Kiedy włożył pieniądze i za miesiąc może się spodziewać zysku? Nie, po prostu czekał kilka lat, aż wybudują ten hotel, wykończą go, zatrudnią odpowiedni ludzie, odpowiednie firmy, zatrudnią ekipę pracujących pracowników w różnych działach, wyposażą oczywiście hotel we wszystko, co jest potrzebne do normalnego funkcjonowania i przyciągną klientów, którzy będą chcieli korzystać z tego hotelu i ich usług. W momencie, kiedy zaczyna się kręcić interes i zaczynają być klienci, zaczyna być przypływ gotówki, dopiero wtedy
inwestor, który wyłożył gotówkę, nieważne czy to było 100 tysięcy, 500 czy więcej, może liczyć na jakiś zwrot, na przykład rocznie jakiś procent zapisany w umowie. Mamy tu podobną sytuację, oczywiście troszeczkę podobną. Mamy umowę, mamy kupione udziały, czekamy aż firma wprowadzi udziały do obrotu, do wolnego obrotu i mamy zagwarantowaną cenę 1 dolara, minimalną cenę w takiej sytuacji. Więc o tym mówmy ludziom dokładnie, co kupują i czego mogą się naprawdę spodziewać i w jakim czasie. A w jakim czasie jesteśmy, to też za chwilę troszeczkę powiem. Jedna ważna rzecz, każdy z nas ma oczywiście możliwość wydrukowania certyfikatu, zamówienia tego certyfikatu do domu, jeśli chodzi o udziały, ale też wydrukowania tak zwanego wyciągu z rejestru spółki. W momencie, kiedy klikniemy odpowiedni link nad naszymi certyfikatami, to otrzymamy coś takiego, tak tutaj, to jest przykład jednego z jakichś moich wyciągów. Wyciąg z rejestru spółki, który jest zapisem prawnym, że jesteśmy współwłaścicielami całego projektu, tego co się tworzy w kwestii transportu strunowego. Nasz inwestor jest współwłaścicielem, o tym co powiedziałem przed chwileczką, innowacyjnej technologii transportowej i tak naprawdę kolejny taki naprawdę powiedzmy as sprzedażowy, to też mówiłem już ostatnio, ale może kogoś z Państwa nie było, jak sprzedać udziały, czym się kierować tak naprawdę. Z jednej strony wiemy, że tak naprawdę wszelka sprzedaż często oparta jest w pewnym sensie na emocjach, no bo tak wygląda niestety sprzedaż, że ona z jednej strony musimy wzbudzić w kimś potrzebę nabycia czegoś, ale z drugiej strony musimy wzbudzić niechęć, znaczy może niechęć, poczucie, że coś może ktoś stracić, coś kogoś może ominąć. To tak jak było w wypadku Bitcoina. Każdy chciałby w 2009 kupić sobie 1000 bitcoinów i poczekać do 2022, czyli tak naprawdę 12-13 lat i być grubym milionerem. No ale nie kupiliśmy tego, bo ta okazja nam przepadła. Wtedy pamiętam, jeden znajomy proponował mi po kilka centów bitcoina w pakiecie, jak się kupowało tam, nie pamiętam, czy kilkaset, czy kilka tysięcy w pakiecie, jako waluta przyszłości. No i tak dziwnie patrzyłem na tego znajomego, że mi proponuje kolejny jakiś biznes, jakieś bitcoiny w pakiecie. Ja mówię, nie, mówię, wydawało mi się, że wtedy mam coś fajnego. Nie. No właśnie, więc to tak mniej więcej wygląda. Wtedy bitcoin kosztował załóżmy kilka centów, a dzisiaj kosztuje na przykład nawet w tej okresie, kiedy mamy BESSE, leci, szoruje po dole, on kosztuje w okolicach 20 tysięcy dolarów. Ile może kosztować, mogą kosztować nasze udziały za kilka lat? Tego nie wiemy, ale ludzie nie lubią tracić. Jeśli to dobrze sprzedamy, to każdy człowiek jest w stanie wydać każde pieniądze, które może fizycznie, faktycznie wyłożyć. Tak było w wypadku dzieci, których chcemy dobrze zabezpieczyć. Dobrze jest wykorzystywać, że ludzie co miesiąc dostają 500+, i dlaczego część rocznego 500+, lub nawet część z miesięcznego 500+, nie przeznaczyć właśnie na udziały naszej spółki. To jest jedna forma sprzedaży. A druga tak naprawdę trafia do ludzi naprawdę myślących, bo gdzie ludzie najczęściej trzymają pieniądze? Polacy. Albo w domu, tak zwanej przysłowiowej skarpecie, czyli albo w jakiejś tam szkatułce, w sejfie, czy jeszcze w innych miejscach, w szafkach i tak dalej w domu, albo w banku. No i teraz co się dzieje? Czy różnica jest jakaś między tym, co jest w banku, a tym, co jest w domu? No niewielka. Bo to, co bank daje procent, to on prawie że jest nieodczuwalny, a przy obecnej inflacji, która wynosi już 17%, a mówiłem jeszcze niedawno, że 2023 to spodziewamy się 20 lub więcej procent, więc to wszystko w tym kierunku zmierza. Zobaczcie, przykład tego slajdu pokazuje, jak możemy sprzedać nasze udziały komuś rozsądnemu, mądremu.
inwestując pieniądze w firmę Skyward Community $1000 i ktoś wkłada do banku $1000. Co się dzieje? Mamy 2020 rok, załóżmy średnia inflacja 15%, za wrzesień, jak wiemy, już była ponad 17%, ale zakładamy 17% jakaś tam średnia, 15% jakaś średnia, więc po roku nasze pieniądze, wartość w banku spadła do $850, natomiast my nadal w firmie Skyward Community ze średnim dyskontem 40%, wiemy, że były okazje i nadal są okazje, żeby to dyskonto podnieść jeszcze znacznie wyżej, ale przy średnim dyskoncie 40% mamy 40 tysięcy akcji. I nie ma znaczenia, jaka jest inflacja, czy ona ma 5, 10, 20, 30%. My mamy 40 akcji. A w banku, jeśli ktoś zainwestował, włożył te pieniądze, to $1000, po roku ma ich wartość, on dostanie $1000, ale kupi, wartość nabywcza będzie 850. Wiemy, ile węgiel kosztuje, więc wiemy, ile wartość nabywcza pieniądze są, które trzymamy w domu lub w banku. Mija kolejny rok, 2023, a zapewniam Państwa, że ten rok minie, tak samo jak minął 2022, bo już mamy październik. I zakłada się, że ta inflacja może być 20%, ale ja tak cicho niestety w czarnych scenariuszach spodziewam się, że może być dużo wyższa, ale zakładamy, że to będzie 20%, to zobaczmy. Mija cały 2023 rok, czyli 2 lata i w banku trzymaliśmy $1000, po 2 latach mamy wartość, taką rzeczywistą wartość, $680, czyli $320 nam wsiąkło. Inflacja nam zeżarła. Natomiast zobaczmy, co się dzieje w naszej firmie. Po tym, jak firma wprowadza wolne akcje do obrotu giełdowego, zakładamy na przykład, że to będzie 24, no bo 23 się kończy, załóżmy, gdyby to był 24. Ja nie mówię, że tak będzie, chciałbym tak, żeby było, wcale nie jest to wykluczone, ale zakładając, że będzie to 24, tak by się stało, to wartość nominalna jednej akcji będzie $1, minimum. Więc mając 40 tysięcy akcji, zobaczmy, w banku otrzymujemy $680, rzeczywista wartość, a w banku, w naszej firmie mamy $40 tysięcy. Widzimy różnicę? 40 tysięcy, a po roku z 1680. 40 tysięcy, w banku 680. Tak mniej więcej wygląda. W banku tracimy $320 przez 2 lata. W naszej firmie zyskujemy wielokrotnie. No bo jeśli mówimy o 40 tysiącach, to jest 40-krotność, 40 razy więcej otrzymujemy, pomimo tak dużej, wysokiej inflacji, otrzymujemy w naszej firmie. I to uważam naprawdę, będę jeszcze pewnie powtarzał na kolejnych webinarach, jest to naprawdę bardzo dobry argument sprzedażowy, żeby ludzie naprawdę świadomie to rozpisać na kartce, pokazać, co się dzieje u nas, a co się dzieje w banku, czy nawet jak trzyma pieniądze w domu. Tutaj krótka informacja, tak naprawdę zwykła, prosta sprzedażowa. Jesteśmy zachęcani jako partnerzy z firmy Skyward Community do tego, żeby być regularni, do tego, żeby robić każdego tygodnia spotkania, żeby nauczyć się systematyczności i regularności. I ten przykład tu mówi o dosłownie 4 czy 5 spotkaniach tygodniowo. To jest bardzo mało. Zakładając, że 4 rejestracje z 5 wychodzą, jeśli dobrze przedstawiłem ten projekt, a tu skuteczność naprawdę jest bardzo wysoka, jeśli komuś przedstawimy dobrze projekt, to naprawdę możemy fajne pieniądze, fajne bonusy zacząć zarabiać miesiąc w miesiąc. Tu przykład był podany, że miesięcznie 808 przy pierwszych takich 4 rejestracjach, zakładając jakieś tam średnie, mniejsze i nieco większe pakiety udziałów, ale
około 800 zł, może to być więcej, ale około 800 dolarów możemy zarobić. Prawie razy 5, no to mamy między 3 a 4 tysiące zarobku. Przy tym naprawdę się nie napracujemy. Bo jeśli mówimy o 5 spotkaniach w tygodniu, jedno załóżmy dziennie przez 5 dni, i takie spotkanie może potrwać, zależy od tego, jacy jesteśmy wygadani, pół godziny, godzinę, dwie godziny, nie ma znaczenia. Mamy 3-4 tysiące zarobione. Jeśli systematyczność utrzymamy, to w kolejnych miesiącu wykonana raz praca nam się powieli w ratach, w tym wypadku mówimy o ratalnych płatnościach, czyli 4 tysiące znów nam się pojawi, a drugie 4 możemy zarobić. Czyli po kolejnym miesiącu, dwóch miesiącach możemy zarobić już 8 tysięcy, naprawdę się nie napracując, nie napracujemy, bo mówimy o jednym spotkaniu średnio dziennie, nie licząc weekendów. Do tego naprawdę jesteśmy zachęcani przez zarząd, przez firmę, przez osoby, które wiedzą, o czym mówią. To są proste szablony i często na zwykłych spotkaniach sprzedażowych o tym się mówi, o tych spotkaniach i tak dalej, ale naprawdę to działa. Jeśli my nie mamy skuteczności, to odpowiedzmy sobie na pytanie, ile spotkań zrobiłem w tym tygodniu. Bo ten tydzień dopiero się zaczyna, mamy wtorek wieczór, więc 2 dni minęły, jeszcze przed nami do niedzieli 5 dni. Ile spotkań osobiście zrobiłem? Z iloma osobami konkretnie się umówiłem, żeby usiąść przy stole i porozmawiać, przedstawić temat od A do Z. Technologia, możliwość inwestycyjna, możliwości płatności, jakie są i co otrzymujemy na dzień dzisiejszy, czego możemy się spodziewać już w niedalekiej naprawdę przyszłości. Tu ten slajd, który przypomina nam, że często ma to dotyczy oczywiście naszego konta partnerskiego. Jeśli mamy zablokowane konto, albo zmieni nam się dowód osobisty, albo jeszcze inne rzeczy, które chcemy zmienić, które są często sztywno wpisane w naszym back-office, to dodatkowo dobrze taką Swiftwocie zrobić z dowodem i z kartką, z naszym podpisem, z aktualną datą i wysyłać to bezpośrednio na support adres, taki dodatkowy załącznik. On zawsze przyspieszy troszeczkę naszą identyfikację. No i przeszliśmy teraz tak naprawdę na koniec do, bardzo szybko przelecę, nie będę nawet wszystkich chyba slajdów omawiał, te takie najważniejsze moim zdaniem, nawet pewną część tych newsów opuściłem. Ten był oczywiście już omawiany, ale on zwraca uwagę na to, co mówiłem na ostatnim webinarze pod koniec, w okolicach 20 września, a o czym wtedy jeszcze nie wiedziałem. Firma tutaj podała taki news, znaczenie wystaw dla projektów, wywiad z dyrektorem generalnym spółki projektującej. No i tutaj mieliśmy różne informacje, jakie ma znaczenie, co można uzyskać poprzez takie wystawy. Firma oczywiście się wystawiała, pamiętam, 2016-2018, ponieważ osobiście byłem w Berlinie na Innotransie, zarówno w 2016, kiedy firma się pierwszy raz wystawiała, i w 2018, przed pandemią jeszcze, kiedy wystawiała właśnie ten szybki pojazd. Byliśmy też na konferencji wtedy w Berlinie, więc wiem mniej więcej, o czym mówię, jak to wszystko wyglądało z punktu widzenia mnie jako takiego obserwatora, który w 2016 się zarejestrował do firmy i od razu chciałem do Berlina jechać zobaczyć, w co wszedłem. I później już wiedząc, starałem się zobaczyć, jakie postępy firma zrobiła 2 lata później. Później mamy Dubaj 2019, Expo 2020, no i ostatnie to Expo pół roku, które trwało teraz od października do marca. Bardzo, bardzo dużo się działo. I była taka informacja, w tym roku Innotrans w Berlinie odbędzie się bez naszego udziału. Zamiast tego przekierujemy zasoby, często to są naprawdę setki tysięcy, żeby tam się znaleźć w Berlinie, pokazać wystawę własną, zrobić kącik swój, jeszcze przewieźć jakieś materiały lub eksponaty, czasem prawdziwe pojazdy, to są naprawdę grube pieniądze.
I firma zdecydowała, że zamiast tego przekierujemy zasoby na organizowanie kilku wydarzeń związanych z regionami, w których wykorzystanie transportu strunowego najbardziej jest obiecujące, czyli w krajach tam, gdzie faktycznie możemy wkrótce się znaleźć i zacząć fizycznie też budować. Taki był cel. A co się stało? Stało kilka dni później. Nagle za 2, 3, 4 dni okazuje się, że nasza firma się nie wystawia w Berlinie. Ale co się dzieje? Unibike został zaprezentowany na targach InnoTrans w Berlinie. Ale przez kogo? Delegacja Urzędu Dróg i Transportu Dubaju RTA, czyli firma, która tak naprawdę decyduje bardzo o wielu rzeczach. Jest to firma, która ma możliwość certyfikowania różnych technologii na całym świecie, ale też odpowiada za rozwój transportu w ogóle na terenie całych Emiratów Arabskich, zaprezentowała plan rozwoju transportu publicznego, i model Unibike na międzynarodowych targach w Berlinie. To jest bardzo ciekawe, że z jednej strony ta firma, która jest taką powiedzmy agencją rządową, zaprezentowała plan rozwoju transportu publicznego i szczególnie zaprezentowała nasz Unibike. I tutaj nasza firma oczywiście przypomniała, że trwają przygotowania do przetargu. Spośród 300 firm, 5 firm zostało, wśród tych 5 firm my. I co najciekawsze, tak naprawdę to RTA w dużej mierze odgrywa, tak naprawdę kto ten przetarg wygra, bo wiadomo, że firma, która odpowiada za rozwój transportu strunowego, wybierze to, co dla Dubaju, dla Zjednoczonych Emiratów jest najbardziej korzystne, najbardziej atrakcyjne i najbardziej wpisuje się w ich geografię, tak jak są położeni, jeśli chodzi o zagospodarowanie terenu, jeśli chodzi o ochronę środowiska, oszczędności środków też w tym wypadku, ale też energię, wykorzystanie oszczędne energii. I nasz naprawdę transport bardzo dobrze się wpisuje, a to jak wyglądał, pewnie oglądaliśmy niejednokrotnie, ale przypomnijmy sobie w tym momencie właśnie krótką migawkę z tych targów. Zobaczmy. Dokładnie. Tak to mniej więcej wyglądało. Przepraszam, przyleciał mi ten. Przejdę do tych akapitów slajdów końcowych. Dokładnie, tak mniej więcej to wyglądało. Ja powiem szczerze, gdybym był na targach, gdybym wiedział na przykład, że w ogóle RTA wystawi Unibike'a jako jeden z głównych swoich, głównych takich priorytetów, no, można powiedzieć na piedestale po prostu ustawiony nasz Unibike, piękny punkt na wystawie,
I, no i to, co tutaj jest przedstawione, ten znak między innymi RTA, jak i charakterystyczne U, Unicki String Technology. Osobiście byłbym dumny, że jestem współwłaścicielem spółki, którą w tym momencie zaprezentowała rządowa agencja, która odpowiedzialna jest za rozwój dróg w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, których naprawdę uważany jest za bardzo jeden z najbogatszych, jeśli nie najbogatszy rejon w tym momencie świata. Więc powiem o wysoki level został podniesiony, po prostu poziom tego, co się tam wydarzyło w Berlinie. To już nie nasza firma, Skyward Community, ale rządowa agencja zaprezentowała naszą firmę i poszukując grubych inwestorów z całego świata, ponieważ wiedzmy, że InnoTrans w Berlinie, największe chyba targi technologiczne, przyciągają naprawdę największą finansjerę świata na te targi i myślę, że tutaj odzew może być naprawdę znów kolejny potężny po tej prezentacji, którą tutaj RTA zaprezentowało. Także no naprawdę coś wyjątkowego. Tutaj, jeśli chodzi o końcówkę dzisiejszego webinaru, każdy z nas może zdobyć jeszcze kupony przed nadejściem pod etapu 14.3. Jak wiemy, firma ogłosiła, że kończy pod etap 14.2, zaczyna pod etap 14.3. Właśnie tu jest ta informacja, ten news. Co to oznacza? To oznacza, że tak naprawdę w ciągu tych 17 miesięcy firma wykonała naprawdę potężną ilość pracy, bardzo dużą ilość pracy. Może ten podetap dosyć długo trwał, ale on musiał tyle trwać, ponieważ tyle pracy było do wykonania, plus jeszcze gdzieś tam pandemia nam się przyczłapała. Natomiast w tym newsie możemy sobie w szczegółach opisać, co wykonano w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, co wykonano również na Białorusi w Ekotechnoparku, jakie prace zostały wykonane, co osiągnięto, jakie w ogóle są jeszcze prace w tle, których my nie widzimy. Bo przecież kolejne prototypy pojazdów są tworzone, które jeszcze najprawdopodobniej w tym roku ujrzy światło dzienne, chociażby ten szybki transport na 22 do 40 osób z łazienką, z bagażnikiem. Takie naprawdę no, wysokotechnologicznie zaawansowany pojazd, który pojawi się najprawdopodobniej, później zostanie właśnie przewieziony do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, ale to może zrobić naprawdę potężne wrażenie. Mamy ostatni podetap 14 etapu, 14.3. Po tym rozpocznie się tak naprawdę 15 etap. Pamiętajmy, że zakończenie się 15 etapu nie musi się wiązać z tym, że firma będzie czekać aż do momentu zakończenia 15 etapu, by wprowadzić udziały do wolnego obrotu, ponieważ to są dwie różne kwestie. Mówimy o zakończeniu, jak gdyby opatentowaniu pewnej, jak gdyby zakończeniu 15 etapu, finansowaniu całej tej technologii, czyli transport miejski, towarowy, w tym wypadku jeszcze kontenerowy, czego nie było początkowo w planach, teraz szybki. Firma już zaczyna budować transport miejski. Czekamy na zakończenie tego przetargu. Czekamy na zrobienie ostatnich testów na torach 2-4 km. Te testy na tym ciężkim i tym drugim torze, gdzie będzie również transport miejski testowany szybkość 150 na godzinę, czego nie można było zrobić na Białorusi, bo tam takiego toru nie było. Więc to będzie klepnięte teraz w tym roku jeszcze. W październiku, być może w listopadzie. I tak naprawdę już nie ma przeszkód na to, żeby fizycznie zacząć budować. Jak wiemy, studio wykonalności już rozpoczęto na początku roku kilku projektów. Mowa jest o 4 projektach komercyjnych, takich już pod klucz przygotowanych i rozpoczęte są prace. Natomiast kolejne, gdyby umowy są w toku, jest ich bardzo dużo. Natomiast ostatecznie, kiedy klepnie się projekt, już taką umowę projektu komercyjnego, to czasami jest to pół roku, rok, dwa lata lub więcej rozmów, negocjacji i jeszcze innych spraw związanych z przygotowaniem całej dokumentacji.
To tak jak buduje się autostradę, to wiemy, że samo fizyczne budowanie autostrady to już jest ten ostatni etap. Natomiast zanim się zacznie fizycznie budować, to czasami jest kilka lat przygotowań do budowy tych takich spraw związanych z dokumentacją prawnych i tak dalej. No i tak samo tutaj pewne rzeczy, nieraz słyszymy, że tych umów jest bardzo dużo i faktycznie ich jest dużo. Są zamówienia na różnego rodzaju trasy, jest ich bardzo dużo, nawet niektóre firmy będą czekać ileś tam lat, taka jest kolejka. Natomiast mówimy o tych projektach komercyjnych, które są już klepnięte i rozpoczęto pewne pierwsze etapy związane z budową. Więc te prace, które są w tej chwili wykonywane w szarży na tych dwóch trasach 2-4 i kończone tam naciąganie tych lin, ma naprawdę duży związek z tą pracą taką już fizyczną, fizycznej budowy. No i pewnie będzie miał też ten związek, duży będzie miał pewnie związek z tym przetargiem w Dubaju. No ja liczę, że my go otrzymamy po prostu, bo mamy najlepszy projekt i najlepszą technologię, która się wpasowuje. Poza tym to my, nie inna firma, ale to my w szarży budujemy i mamy centrum innowacji, budujemy na ich ziemi tą technologię, gdzie tak naprawdę dali nam zielone światło. Więc naprawdę liczymy na to, że będzie się tutaj w tej kwestii dużo działo. No i teraz RTA, nawet firma o tym nie mówiła wcześniej, to pani dyrektor nie mówiła wcześniej, że w tym roku się nie wystawiamy, a tu nagle taka niespodzianka. Więc naprawdę dużo pozytywnych informacji zaczyna napływać, takiej pozytywnej naprawdę energii. Te warunki na uzyskanie dodatkowego kuponu, one zostały jak gdyby wydłużone do 5, czyli tak naprawdę do jutra, czyli do jutra, do pewnej godziny możemy te kupony na pewnych warunkach zdobyć i one, te kupony będą możliwość ich wykorzystania do 19 października, czyli wtedy, kiedy kończy się podetap 4.2 i zaczyna się 14 etap, ta część tego, trzecia część podetapu. Więc mamy od 5 do 19 mniej więcej 2 tygodnie do tego, żeby ten kupon wykorzystać, który zdobędziemy. Tutaj w tym newsie są konkretne szczegóły podane. No i teraz jeszcze końcówka. Kończymy dzisiejsze spotkanie. Spółka projektująca transport strunowy sprawdza unibus w godzinach szczytu. To jest taki jeden z tych unibusów większych, który mieści 40, dokładnie 8 osób może mieścić. I firma po prostu przetestowała możliwości takiego maksymalnego natężenia ruchu osób, które wsiadają, które wysiadają. No i oczywiście rezultat był taki, że tutaj pod koniec czytamy, że w rzeczywistych warunkach zautomatyzowany system sterowania pomoże uniknąć dużego tłumu ludzi na stacji. Tak to będzie. Zmniejszy to przerwy w ruchu, jeśli zwiększy się ruch pasażerski, bo oczywiście nasze pojazdy, możliwość wysiadania z jednej i z drugiej strony, taka jest możliwość. Natomiast te testy związane z tym takim pełnym jak gdyby natłoczeniem ludzi, przeszedł on bardzo pozytywnie. No i tutaj jak powiedziano, że ten transport jest gotowy do pracy w godzinach szczytu w 100%. No i to słowo na koniec. Co każdy z nas ma, jeśli drogi inwestorze, partnerze, drodzy Państwo, jeśli zamierzacie, jeśli nie macie, to zapraszam. Jeśli macie jakąkolwiek już część pakietów kupionych udziałów, to zrobiliście to bardzo dobrze, bardzo dobrze. Tutaj znany człowiek, miliarder, nie milioner, ale miliarder, powiedział coś takiego. Wszystko, co musisz zrobić, kupić akcję wybitnego przedsiębiorstwa po cenie niższej niż ich rzeczywista wartość. My kupiliśmy po bardzo zaniżonej cenie, bo niektórzy kupili z dyskontem parę lat temu 100, 200, 300, 400%, czyli za 1 dolar dostali 400 albo 300 udziałów, czyli no wiele tysięcy procent zaniżona cena rzeczywista tego udziału. W 100% wpisuje się tutaj to w słowa Buffetta, czyli tak spełniliśmy ten warunek.
akcje biznesu zarządzanego przez ludzi uczciwych i utalentowanych, a tak jest w wypadku pana Anatolia Janickiego. Wielu z nas tutaj w Polsce miało możliwość osobiście go poznać i też osobiście z nim porozmawiać. Co się dzieje? Wtedy naszym preferowanym okresem posiadania udziałów, które mamy, jest wieczność. Co to oznacza? Tak naprawdę to my zdecydujemy, czy w momencie, kiedy firma wprowadzi udziały do wolnego obrotu, czy je sprzedamy wszystkie, bo będziemy chcieli chapnąć kasę, czy sprzedamy je tylko część, czy zachowamy wszystko i będziemy żyć z dywidendy, która będzie z roku na rok coraz większa. Tak naprawdę to wybór do nas należy, a to, że zdecydowaliśmy się na kupno jakiejkolwiek ilości udziałów, to uważam, że było najlepszym wyborem, jednym z najlepszych wyborów decyzji w naszym życiu. Tym kończę dzisiejszy webinar. Liczę na to, że za tydzień pojawi się ciekawych kilka newsów, które będę mógł tak naprawdę przedstawić Państwu i zwrócić uwagę na to, że zbliża się ten okres, w którym tak naprawdę, na który my naprawdę czekaliśmy, czyli to, kiedy każdy z nas będzie dumny w ogóle, że w tej firmie jest, że mamy udziały, ale że prędzej czy później, już w niedalekiej przyszłości, będziemy mogli korzystać z części tego, co włożyliśmy do firmy. Albo w formie dywidendy, albo możliwości kiedyś właśnie na momencie, kiedy będą wprowadzone do wolnego obrotu, odsprzedać części udziałów albo firmie, bo może być taka sytuacja, że będzie firma chciała odkupić, albo bezpośrednio gdzieś na wolnym rynku. Do tego czasu mamy program partnerski i mamy możliwości dwie. Zarabiać dobre pieniądze w programie partnerskim, ale też pomóc wielu ludziom innym też w przyszłości zarobić bardzo dobre pieniądze, które mogą, z których mogą korzystać ludzie teraz, mogą korzystać ich dzieci, mogą korzystać ich wnuki. Tak to będzie mogło wyglądać. Także jeszcze raz dziękuję za dzisiejszą obecność, za to, że Państwo poświęciliście czas dzisiejszego wieczoru, miłego wypoczynku. Pozdrawiam i do zobaczenia za tydzień. Zapraszam też na czwartek. Zapewne Janusz Tomczak będzie mówił tutaj dużo o technologii i kilku ciekawych też informacjach, na które serdecznie już dzisiaj zapraszam. I do usłyszenia.